Siedemnasty dzień wskazuje na naszej rozpisce temat dłoń. Dłoń jest naprawdę trudnym elementem do narysowania, więc fajnie jest ją sobie przećwiczyć. Ja, oczywiście, jako referencję, miałam swoją ułożoną dłoń, więc to też Wam polecam, żebyście sobie zrobili zdjęcie albo sobie ją jakoś ułożyli, patrzyli i rysowali, bo wtedy najłatwiej anatomicznie ją sobie rozrysować. Ja jeszcze do mojej dłoni dołożyłam pająka, tak żeby trochę urozmaicić ilustrację, no i w sumie tak ona wygląda.